Cześć, tu MLG Karolol i w dzisiejszym filmiku chciałem się z Wami, moimi słuchaczami, cofnąć trochę w czasie. Za chwilę już za rogiem, praktycznie jeszcze około miesiąc, musimy czekać na Taken King, więc myślę, że to dobry moment, w którym możemy się cofnąć jakby trochę w czasie i porozmawiać sobie o Destiny roku pierwszego. Od samego początku nie będę Was zanudzał każdą rzeczą, która się jakby zmieniła w Destiny, ale myślę, że oczywiście dla tych, którzy grają, to te zmiany na pewno będą znane i mniej więcej pamiętają, co i jak się działo, ale dużo ludzi, wiem, że dużo ludzi dołączało w trakcie trwania całego cyklu w tym roku do Destiny, dlatego myślę, że warto sobie wspomnieć te jakby najlepsze zmiany. I teraz tak, zachęcam Wam, żebyście w komentarzach napisali, co pamiętacie najbardziej wpłynęło na Waszą grę. Może mogą być to jakieś zmiany związane z broniami, mogą być to jakieś zmiany związane z PvP. Co Wy pamiętacie jako najlepszą, najpozytywniejszą zmianę? Ja od razu mogę powiedzieć, że Spin Metal i Helium Filamenty, zmiana jaką Bungie wprowadziło jakiś czas chyba w trakcie Dark Below, nie jestem pewien, czy to było po, w trakcie, czy trochę właśnie przed niestety, ale właśnie to, że mogliśmy zacząć zdobywać materiały planetarne z bountiesów, z patroli, to była bardzo duża zmiana, bardzo duży krok naprzód. Gracze już nie musieli biegać po planetach i farmić tego wszystkiego. Bo jeśli na przykład jak ja, jeszcze nie miałem wtedy dostępu do rajdu, grałem bez plusa, wszystkie jakie rzeczy mogłem zdobyć legendarne, to tylko przedmioty zwierzy, które dało się tylko levelować za pomocą helium filamentów i spin metalu, które możemy znaleźć na ziemi. Więc bieganie po 30-40 minut praktycznie codziennie, żeby mieć właśnie materiały na po prostu levelowanie bardzo szybkie całego ekwipunku, to było coś strasznego. Dlatego cieszę się, że właśnie to zostało zmienione i to chyba pamiętam jako taką najbardziej pozytywną zmianę, która pokazała, że ta gra w dobrym kierunku dąży. Jeszcze oczywiście chciałbym wspomnieć o tym, że nie będę narzekać na to, co jest teraz. Będziemy się skupiać na tych właśnie największych zmianach, które już mamy za sobą. No i najważniejsze to, że właśnie te zmiany były spowodowane tym, że gracze na to narzekali. Dlatego pamiętajcie, jeśli teraz Wam się coś nie podoba, jak na przykład balans na PvP może niektórym się nie podobać, albo właśnie w Taken King, to od tego jest społeczność, żeby dawać znać, dawać informacje Bungie. Bez naszej informacji nie są w stanie po prostu reagować. Dlatego jeśli wiecie, że potraficie sformułować konstruktywną krytykę, co jest złe, co dobre, pamiętajcie, że oprócz płakania na forum, zawsze możecie spróbować odezwać się do Bungie w języku angielskim, żeby to zostało trochę lepiej zauważone. Zwłaszcza polecam do tego Reddita, tam bardzo łatwo te największe problemy nagłośnić. Oprócz zbierania tych wszystkich rzeczy, na pewno bountiesy bardzo pozytywnie się zmieniły. Dużo graczy narzekało, że właśnie granie PvP, wypełnianie bountiesów nie zawsze było w pełni przyjemne. Niektóre z tych bountiesów, na przykład związane z fusionami, były czasami naprawdę dość problematyczne. Dlatego pamiętam, że w momencie, kiedy Bungie i to zmieniło, że bountiesy stały się o wiele prostsze, to również wpłynęło na to, że o wiele łatwiej levelować nasze przedmioty. No i właśnie, samo levelowanie przedmiotów. Nie możemy zapomnieć, że porównując na przykład takie przedmioty, które teraz wypadają nam z Woga, a z Prison of Elders, to sama ilość perków i ilość materiałów jest ogromnie różna. Ogromnie, ogromnie różna. Dlatego tutaj bardzo duże po prostu zasługi dla Bungie, że postanowili tak pozytywnie ten system zmienić, że po prostu właśnie w momencie, kiedy my narzekaliśmy, że trzeba bardzo dużo czasu i bountiesów włożyć na levelowanie na przykład dwóch, trzech przedmiotów na raz, to wiadomo, kiedyś wypadały nam przedmioty, które od razu zakładaliśmy. Dzisiaj, jeśli trafiacie jakiegoś egzotyka i macie przy sobie cały wylevelowany ekwipunek i macie tylko go jednego, to wiadomo, że szybciej to idzie. Ale kiedyś, jak każda legendarka, każdy pancerz, każda broń miała po kilka perków i trzeba było to levelować jednocześnie, bo były to jedyne przedmioty, jakie mieliśmy, to zajmowało to o wiele więcej czasu i było po prostu męczące. Dlatego i tutaj Bungie zrobiło bardzo dobry krok i to zmieniło. Mam nadzieję, że Taken King nie będzie takim dużym polem do eksperymentów, jakie miały miejsce w czasie całego tego roku. Mam tutaj na myśli właśnie to jakby levelowanie eterykami, różnego rodzaju zabawy punktami PvP. Jeśli dobrze pamiętacie, to w Dark Below zostały wprowadzone komodacje albo rekomendacje, nie zapomniałem jak to się nazywało. Za każdy level dostawaliśmy token, który musieliśmy mieć, żeby wymienić legendarny pancerz. Czyli potrzebowaliśmy 150 punktów Crucible i jeden token Crucible, żeby dopiero wziąć pancerz. Nie wiadomo po co to było, wyszło Dark Below i te tokeny zostały usunięte. W jaki sposób Bungie chciało sprawdzić co i jak? No, widocznie się pomysł nie przyjął, może gracze też na to narzekali.
Dobrze, że to tylko przeszło i minęło. Dużym plusem dla wielu osób, bardzo dyskusyjnym plusem, na pewno jest reforge broni. Kiedyś, żeby zdobyć dobrą na przykład snajperkę czy dobrego shotguna, trzeba było mieć ogromnego farta, żeby właśnie trafić na przykład perki jak shot package i tym podobne. Właśnie Iron Banner był czymś wtedy super ekstra, bo nie dość, że wypadały takie przedmioty jak Felwinter, to jeszcze dało się dostosować te perki pamiętnego oczywiście shot package'a, Hammerforge'a i tym podobne. Właśnie takiego Felwintera możecie zobaczyć na moich nagraniach PvP. Dzisiaj kwestią dyskusyjną jest to, czy reforge broni jest dobry, no bo nie ukrywajmy, wszyscy reforge'ują to samo. Nie ma dowolności w reforge'u. Jeśli macie rakietnicę, jeśli macie shotgun, jeśli macie snajperkę, to praktycznie są 2-3 perki, które wszyscy rolują, bo są najlepsze. Dlatego z tego, co mi się wydaje, nie jestem pewien, nie patrzyłem dokładnie na filmiki czy zapowiedzi na screenach, w Taken King prawdopodobnie reforge zostanie usunięty z tych broni. Bo jesteśmy po prostu w stanie bardzo małym kosztem, oczywiście to jest zależne od farta, ale zwykle małym kosztem, stworzyć sobie najlepsze bronie w klasie, które po prostu będą ponad wszystko inne, co do tej pory mogliśmy zdobyć. Jeśli ktoś nie miał farta do Iron Bannera, a zdobył Matadora na PV, grając po prostu PvP, no to ma jednego z najsilniejszych shotgunów. Jeśli jeszcze do tego dołoży shot package i tym podobne, no to wiadomo, że ten siła tego shotguna już w ogóle rośnie pod sam sufit. Zdecydowanie również kwestią, która mocno się zmieniła, jest balans PvP. To jest kwestia, o której bardzo dużo rozmawialiśmy z Lowcostem na Crucible, ale żeby to trochę naświetlić, dlaczego o tym wspominamy. Otóż po prostu kiedyś, nawet jeśli był Suros aż tak silny, był też OP, tak jak teraz Thorn jest OP, tak Suros też kiedyś był OP, już nie mówiąc o Vexie, który składał wszystkich na parę strzałów. Otóż w Destiny, to co nam na początku pokazywało Bungie, to PvP jak z Halo na przykład, czyli każdy gracz ma czas na reakcję, kiedy w niego strzelają. Każda wymiana ognia, teoretycznie w większości przypadków, kończy się tym, że wygrywa ten, kto lepiej strzela headshoty, bo bronie potrzebują dłuższego czasu na zabójstwo. A jeśli mamy więcej czasu na zabójstwo, to znaczy, że więcej czasu również na ucieczkę, kiedy ktoś do nas strzela, więcej czasu na reakcję. Kiedy Bungie jakby forsowało zmiany na PvP, doprowadziło do momentu, kiedy takie broń jak Hawkmoon, Thorn i Last Ward stały się ponad wszystkimi właśnie przez to, że nie dają czasu na reakcję. W wielu przypadkach Last Ward zabija zbugowany po prostu chwila moment. Nie jesteśmy w stanie nawet zareagować, kiedy komuś się trafi bug, a naprawdę jeśli się gra dużo Last Wardem, to można zauważyć, że ten bug niestety zdarza się bardzo, bardzo często. Thorn, no to już inna sprawa. Kiedy są lekkie lagi na serwerze, no to takie insta-kille z Thorna, gdzie po prostu gra jeszcze nie jest w stanie szybko wczytać tych pojedynczych strzałów, że ktoś nas strzela, a my dostajemy tylko i wyłącznie informacje od razu o 2 headshotach. No niestety, jak dla mnie wczorajszego dnia na przykład bardzo często mi się to zdarzało na zwykłym Crucible i jest to trochę irytujące. Domyślam się, skąd się brały posty na Facebooku raz na jakiś czas. Czy Bungie coś zmieniło, że Thor mnie zabił jednym hitem? Tak się wydaje i tak się wydaje niestety bardzo, bardzo często. Takiej zmiany niestety się nie doczekaliśmy. Żałuję, że przez tyle czasu, niestety, ale Bungie nie udało się w jakiś sposób jakby naprawić tych serwerów. W Destiny gra coraz więcej ludzi, na PvP gra coraz więcej ludzi, bo PvE, nie oszukujmy się, ale po House of Wolves jest trochę takie nudnawe, więc nie ukrywam, po prostu nie jestem zdziwiony, że ludzie lubią od czasu do czasu sobie odpalić nawet chociażby parę meczy. I tak jak kiedyś PvP w ogóle było całkowicie z boku Destiny, tak teraz nawet po danych, które podsyła nam Bungie w swoich weekly update'ach, widzimy, że PvP staje się coraz bardziej popularniejsze. I dla mnie, osobiście, to też jest bardzo duża pozytywna zmiana, że PvP nie stało się popierdółką. Na PvP możemy iść, zdobyć tam dużo, dużo więcej punktów i dużo, dużo więcej lootu w postaci na przykład engramów do rozbijania na nasze materiały, na pancerze dajmy na to, oraz właśnie po prostu jest przyjemniejsze, dużo ludzi gra, czasami na przykład na Ramblach trafiają się mecze, gdzie ludzie widać, że po prostu, tak jak ja się teraz bawię z Universal Remote'em, tak często na Ramblu na przykład trafią ludzi, którzy chcą przetestować jakąś broń. Widać, że mają level, widać, że mają dużo Grimora, ale po prostu chcą się dobrze bawić, bo wiedzą, że na Ramblach na przykład o tej godzinie będzie dużo ludzi, więc nie będą trafiać na przykład na zespoły, gdzie w trakcie Rambla masz co najmniej 3 albo 4 wrogów z Last Wardem i Thornem. No bo jak dla mnie właśnie tak powinno wyglądać PvP. Dużo możliwości i każda w czymś dobra. Nie każda musi być we wszystkim dobra kombinacja, ale na chwilę obecną właśnie niestety te handcannony są zbyt uniwersalne. Tylko o to chodzi w handcannonach. Zbyt uniwersalne i zbyt skuteczne na to, jak uniwersalne są.
Więc właśnie, PVP duża zmiana na ogromny plus. Oczywiście musimy wspomnieć o tym również, jak House of Wolves, jakiego wprowadził Ozyrysa. Tutaj dla osób grających PVP, Ozyrys jest czymś naprawdę fajnym. Gdyby tylko oczywiście było tam trochę mniej na... No teraz już to chyba trochę się zmniejsza, ale w pewnym momencie zatrzęsienie final roundów i zatrzęsienie tornów było chyba trochę aż za duże. Ostatnio jak grałem Ozyrysa, na szczęście nie miałem aż takich dużych problemów z tym. No ale właśnie, samo wprowadzenie tego trybu pokazało nam, nawet jeśli nie gramy w Ozyrysa, nawet jeśli jesteś graczem, który nie grał w Ozyrysa, to jednak samo to pokazanie Bungie, że w jakiś sposób im zależy na PvP i starają się nam dać jakieś inne, nowe doświadczenie jak Ozyrys, właśnie pokazuje nam, że komuś tam w Bungie jednak zależy, żeby i osoby grające PvP miały jakąś namiastkę czegoś trudniejszego jak Raid czy no, Prison of Elders. Chociaż nie wiem, czy Prison of Elders jeszcze sprawia komuś trudności oprócz samego Skolasa, który się jeszcze czasami zaczyna, zdarza. Ech, no cóż. Wydaje mi się, że wszystkie te zmiany, które doświadczyliśmy, chociaż było ich naprawdę o wiele, wiele więcej. Pamiętajmy o na przykład zmianach ilości życia niektórych bossów na strajkach. Mam tutaj na myśli te strajki kabalowe, gdzie bossowie potracili nawet 30% życia. Były po prostu czymś, które jest nazywane po angielsku life improvement. Czyli po prostu no, ulepszenie, ułatwienie nam życia w grze. Bo Bungie, jak samo zresztą przyznało, tutaj nie wyjmuje tych słów znikąd, to jest same ich słowa z wywiadu, przestało się wstydzić aspektu RPG swojej gry i przestało się wstydzić tego, że właśnie gra jest bardzo często porównana do gier MMO. Nie łączy ją może mechanika, nie łączy ją może, nie wiem, złożoność świata MMO, jednak pamiętajcie, że grind, loot, właśnie budowanie swojej postaci to nieodzowne mechaniki tego typu gier i Bungie dobrze to zaczyna rozumieć. Tak samo my powinniśmy to widzieć, że więcej z MMO Destiny łączy niż dzieli. Więc dla mnie przyszłość Taken King jest rozświetlona. Jak najbardziej czuję, że coraz bardziej Bungie będzie wiedziało, co zrobić z Destiny, w którym kierunku pchnąć grę. Bo po pierwsze, mają coraz więcej danych, co nas cieszy, co nam się nie podoba. Nie muszą już eksperymentować z niektórymi rzeczami. Mam nadzieję, że już nie muszą eksperymentować jak właśnie z levelowaniem przedmiotów, bo mam nadzieję, że właśnie to jest najgorsza rzecz jakby, że za dużo rzeczy według mnie było testowanych w trakcie tego roku. Oby Taken King wprowadzał zmiany, które są przemyślane i które zostają permanentnie w grze, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Bo teraz w wielu przypadkach jest tak, że jeśli się właśnie pojawia jakaś informacja o na przykład nowych egzotykach, to my nie wiemy, co ze starymi. Coś jak egzotik szardy, coś jak eteryki. Po prostu tych systemów wzmacniania różnego rodzaju przedmiotów było po prostu kilka i teraz ciężko się zdecydować, bo nie widzimy wszystkich informacji. No wiadomo, no jakieś tajemnice jeszcze w Taken King muszą się kryć, więc czekamy. Czekamy na odkrycie kart, kiedy wreszcie ten dodatek trafi na nasze konsole. Ale jeszcze raz wspomnę, mimo że sam mam kilka obaw związanych z Taken King, to wierzę, że będzie to tylko i wyłącznie dobry krok w kierunku właśnie pchnięcia tej gry tylko na coraz to lepsze, po prostu na lepsze fale. Tylko pozytywne oceny, mam nadzieję, że Taken King się pojawią, no bo nie ukrywajmy, gramy w tą grę dużo, ta gra nam się podoba, zwykle nam się podoba, nie wiem czy mój kanał oglądają jakiegoś rodzaju tej osoby negatywnie oceniające Destiny po prostu z ciekawości, jak ta gra na chwilę wygląda. Ostatnią rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to to, że wolałbym, żeby właśnie Bungie poszło w takim kierunku, że bronie z Raidu, czy bronie z Crucible, bronie z czegokolwiek, żeby mimo wszystko w jakiegoś rodzaju każda broń prezentowała jakąś daną charakterystykę, właśnie żeby bronie były zróżnicowane i miały swoje minusy. Każda broń powinna mieć jakiś swój minus, coś za coś. Bierzesz broń szybkostrzelną, to na przykład właśnie zdobywasz jakiegoś rodzaju benefity z tego, ale i tracisz. Na chwilę obecną mówiąc o broniach szybkostrzelnych, czyli kosiarkach, takich jak Hardlight, Monte Carlo, no to nie ukrywajmy, nic nie zyskujemy z takich broni. Nie chciałbym, żeby w rajdzie po prostu pojawiły się kolejne Vision of Confluence, Fatebringery i tym podobne, czyli bronie bez skazy, gdzie możemy zabrać wszystko, możemy je zabrać wszędzie i nie ma kontentu, który po prostu nie uchyli się przed tego rodzaju uzbrojenia. Tak jak na przykład przed Galahornem. Mimo, że też jestem nakręcony i chętnie bym zobaczył Sleeper Stimulant w swoich rękach, to jednak, no właśnie, nie chciałbym, żeby pojawiały się kolejne bronie, które będą uniwersalne i we wszystkim najlepsze. Bo zwykle, jeśli coś jest do wszystkiego, to jest do dupy.
A w Destiny mamy kilka rodzajów uzbrojenia, które są stworzone do wszystkiego i praktycznie ciężko znaleźć coś, co może z nimi rywalizować. To był MLG Karolol. Myślę, że spodobają się wam moje przemyślenia. Mam nadzieję, że również i Ozyrys, który leci w tle, w jakiś sposób wam się spodobał. I tak jak wspomniałem na początku filmiku, napiszcie mi proszę w komentarzach, co dla was było najfajniejszą, najistotniejszą zmianą w trakcie waszej gry. Oczywiście zachęcam również do ocenienia tego filmiku łapką w górę lub łapką w dół. Ja się będę z wami żegnał. Dzięki wielkie i do usłyszenia.